tak. No. Nitro. Skąd go kupił? Die heb ik al van 92. Heb je meegebracht uit Sturgis. Oké. Okay. Is Panet, Down, Chauvelet, Knokkelet, 39. Dus custom. Ja. This is all your bikes? Oh ja. Flathead, 37. Mm-hmm. 26. I'm coming in a big farm and an old bike, eh? And I tell to him 1912 early. Kraków is from Poland. Oh yeah. O, witam serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy w Belgii, przy takim muzeum i przy sklepie z starymi motocyklami, z takimi autami niesamowitymi. O, tutaj jakaś niby wydumka, motocyklowa rzeźba. I teraz wchodzimy, zobaczymy, co tutaj jest. No, zapowiada się nieźle klimat jak przy Road 66. Więc mi się już podoba. Stary dystrybutor paliwa. O, co tutaj mamy? Jest też sklep właśnie z gadżetami, z akcesoriami, ale też są stare motocykle. O. Kamizelki jak w tym, jak w Daytonie. O, jeszcze 1 euro. Świnia. Jest coś fajnego? Świniaki są? O, ale to jest fajne. Po 2 euro stare kalendarze. O, ja lubię takie wyprzedaże. 5 euro. O, czy 19 euro. W ogóle dużo jakichś z takich z nie z Daytona, tylko ze Sturgis. Rzeczy. O, stare style, takie koszulki. O, o, 37 euro, fajny krawat. Dwa blachy masz? O, patrz, te jakie mega z dolary. O, są Sturgis. Patrz, patrz to. Już zaglądam. Kamera jest, o. Kamera akcja. Stare auta. No tutaj jest właśnie na wzór tych sklepów przy Road 66, że jest muzeum. No i jest sklepik z różnymi gadżetami. No. Cadillac, 39 rok. Ale niezła. Marcin Zaczek i Kaspian. O, ekstra. Ekstra. O, tutaj jakieś takie tabliczki. Po 12. 12 euro. Mega, ty? O, po 12. Po 12 euro. Tutaj cała alejka z automatami do gry, tu jakieś rowery, flipper, ale o, jeszcze są 3 euro sztuka, 5 euro 2 sztuki. Mówcie, że to jest 3 euro, czy? Farm Truck. O. North Dakota. I Harley'a ten. Ale to pewnie nie do kupienia. Rzadkie są w ogóle flipery właśnie Harley'owskie. Ale super, bo widać, że gość jeździł po świecie i właśnie zbierał, kupował
Biker 30 euro i ceny są. No i tutaj patrzcie, silnik. Wow. Biker z walką. Muszę popatrzeć, może coś kupię fajnego. Wow. Ale niezłe. No udało się, że tutaj to było dzisiaj otwarte. No od kwietnia jest od godziny 10 do 16. Mustang. Tutaj rafty. Wow. Nie no, klimat faktycznie jak z Rotli. To jest taka malutka, mała miejscowość na granicy z Holandią w zasadzie. Ale tutaj mam, jak to jest zabudowane. Nieźle. Elektrograd 76. To no, 66 Elektrograd, 67. No, widać, że tu też jakieś różne stosowali, różne zabudowy, jakieś dobudowy. O, tam taki cover, zobaczcie, jaki jest. Victory 98. O, ale to jest czat, zaraz to zobaczymy. 1912 Hadek. O, to jest piękne. Nie no, rewelacja, tu mamy Indiana. Wow, tutaj jeszcze jest jakieś pomieszczenie. To co to jest? Ale Jezu, wynalazek. To jest triumf. Triumf jak lampa jak z Junaka. No to Guzi. Ale numer. A tędy można też przejść? A tędy można dalej przejść. Ale dobra, to my idziemy z powrotem. Idziemy z powrotem, bo tam jest taki fajny Harley stoi. Płaszcz. Stare reklamy wszędzie poprzyczepiane. ...1928, o. Stare świece. Rewelacja, no w takim stanie. Patyną. Super, tutaj 26 już wyremontowany. Jednocylindrowy. Flathead 37. No, te flatheady troszeczkę się różniły od tych. To jest spuchlak chyba 1000. Te flatheady się trochę różniły od tych wojskowych. Ale tutaj jest naprawdę rewelacyjne. Rewelacyjne miejsce. Ale tutaj ten Budweisera. Bike Weekend. I tutaj mały Harley Hammer 47. To na kształt dykawki albo naszej WS-ki. I proszę bardzo, i mamy tutaj Harley'a. Amerykańska wersja dykawki. Patrzcie, jaka skóra. 145 euro. Było z jakiś taki
stare koszulki. Speed shop. Ekstra to się prezentuje. Po 25 euro. Zobaczcie, Knuckle, 39 rok. Ale ta kierownica. Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Co tu się stało? Ale numer. Ale numer, jak ktoś tutaj zrobił przejściówkę. Patrz. Aha, Bikeoktoberfest. Bo w Daytonie jest i Daytona, i jest Bikeoktoberfest na jesień. O. Ale tutaj, słuchajcie, wziąłem dwie tablice, bo jest tego napisane, że jest dwie tablice za 5 euro. To by był czarno. Tutaj różne flagi. Po ile, zobacz sobie, po ile są flagi. Benini moi. Tu jeszcze motocykle. BMW Dniepr. BMW Dniepr. Ale numer. No to takie jeszcze nazwy nie widziałem. O, pan policjant. No widać, że gość ze Stanów dużo pościągał rzeczy. O, tutaj jeszcze coś jest. Za szybą. Stella. 22 rok. Jakie radyjko. Honda Goldwing. 77 800 euro można zakupić. Patrzcie. Tu też Honda Goldwing. To, jak ktoś by chciał takie Hondy zakupić, to dam wam namiar. Tutaj Jawy. Czyli Jawa 63, 58, ale tutaj nie ma. A tutaj jest NSU V-Twin. O matko, takiego NSiaka to ja nie widziałem. I pompka u góry. Pompka, trąbka i lewary. Minerva motor. O, fajne świece. MBI, 22 rok. Zobaczcie, jak tutaj jest świetnie. Trochę tabliczka z przodu. Tu NSU. Też NSU. FN, 29. Jest tu trochę tych rzeczy. O, z Elvisem ten. A flagi. Ciekawe, to są flagi. Te 19. Douglas. Mainly popular. Gillette. Nie wiem, świetne miejsce, powiem wam. Jeszcze muszę zaraz popatrzeć, czy coś mogę kupić tutaj. Fajnie. O. Ale śmiesznie tutaj ten język jest. No? Bądziłego, tam motyw stoi, ten czerwony. Który? Bądziowiego? Słuchajcie, to jest Bon Jovi. Ciekawe, czy to jest? Smith Road. Ciekawe, czy to ten? Jest? Ale numer. Ale... Rijd ook met Harley, of wat? Gij? Ah ja. Ja. Hij is weg voor Harley. Hè. Ah ja. Ten Bon Jovi'ego, czy? Die was die van Bon Jovi. Ja. Aha. Nitro. Skąd go ten? Skąd go kupił? Die heb ik al van 92. Heb je meegebracht uit Sturgis. Oké. En waar jij kopen deze? Sturgis. South Dakota. Aha, het grootste treffen. Bikers meeting. Bike week. Aha. Bike week. Ja. I co, wygrał go? You win? You buy jij, in the... In... Ja. Jij kopen, ik heb 10 keren daar geweest. 10 okay. jaren. 10 10 jaar, 10 razy tam był na bike weeku. O, nieźle. Was duur, hè? Ja.
I've been in this year in the Daytona bike week. Jeff Ratengers? Ja, Bikie. Ja, ja. Mhm. Ale to jest niezłe siedzenie. No ja. Old school. Ja. O, tutaj mamy od sąsiada Michaela Jacksona Thunderbirda, ale historia. No, właściciel niezły jest tutaj, mówisz, od 10 lat jeździ do Sturgis, a przynajmniej jeździł. Teraz już chyba nie jeździ, ale siedzi sobie tutaj w tym sklepiku. American Old Timers. Nieźle. Ja mówisz, że 50 lat robił, tak? 15 lat. Ja. 15 lat. Ja. I do that 50 years. 15 The biggest bike show in Belgium. Okay. Mm-hmm. 50 or 15? 15. 15 years do that. 15. Yeah. 15, okay. This... T-shirt for 5 euro. Oh, yeah. Belgian Bike Week. Oh, yeah. Yeah. Sturgis? Mm-hmm. I was there at 10 times. 10 razy, no. Fajne te stare też koszulki. One is from one piece that she built it. And this bike is panned down, shuffled, panned the cup. Panhead. Panhead, that's shuffled. Ah, this is shovel head. Yeah, yeah, yes? Yeah. Aha, czyli dół shovel heada, a góra panheada. Nieźle. And this bike, what is it? For Budweiser? Budweiser. It's a Sportster 1200 and I rent it for 1 year on Budweiser. Mm-hmm. Czyli przez jeden rok był wynajęty dla Budweisera. American beer. Mm-hmm. This built it in van de 37. En tot eind, Tech 1. Mustang. Build it in California. 350cc. En in the second war, ze make it voor de parachute. Parachute? Little bikes. Aha, oké. Wat is dat, een survey car? Ja, dat is een survey car. Een 47. This is a Panhead 51. Panhead 50. Knucklehead 39. This is custom. Yeah, yeah. Yeah, VLR 42. This is all your bikes? Oh, yeah. Flathead 37. Mm-hmm. 26. This flathead 1000? Eh? 750 or 1? Oh, yeah, 1, but I don't know. Uh-huh. This is a 27. Mm-hmm. And that is ook 26. 26. Uh-huh. Hey, that's one cylinder. Mm-hmm. Yeah. And this is original. This barn find. Yeah. 28. And that. And where you find it? In America. In America. 35 years ago. I do it 8 years every week. Friday I flew to America. Monday morning I was back in Belgium for 3 days. Uh-huh. And then I buy it a container. Uh-huh. One time. Full my Harleys.
Cały kontener Harley. Ja. I co tydzień do Stanów, nie? And this bike, I buy it by people coming in a big farm, and an old bike, and I tell to him, if you have a running, within 1 hour, I buy it. I give you $10,000. And up 30 minutes, Jeff running that. Aha, czyli czekaj, czyli jak go odremontuje, tak, to... This... Zrozumiałeś to, czy nie? This is a... 1912 Harley. Mhm, 1912, ale tutaj... Kraków. Is from Poland. Oh, it's number. This is number Krakow. Ale. And this is brand new. Uh-huh. It's 77 Cafe Racer. Uh-huh. A 20 kilometer driving that. Sturgis. Uh-huh. And Daytona. 91. Okay. You remember where you buy? Auction. In the auction? Yeah. This is possibly from Poland dealer. Oh yeah, yeah. And this one you get from farmers, yeah? Yeah, yeah. But you pay 10,000 or? 10,000. $10,000. And now I have a customer every month. Write me a letter. 70 years every month, that he will buy it. How much is? I sold it for 40,000. 40,000. That he, my own. Mm-hmm. You don't want to sell it. My own. Oh, it's very nice. I like old Harleys with patina. Yeah. And the guy, he buy Harleys for 40 years, 30. And an original, that I will not have it. Original, patina. Mm-hmm. Ciężko zrozumieć, ale może ktoś z widzów będzie przetłumaczy. And that's Indian, when they 23, mm-hmm. the sidecar. Indian 49. Mm-hmm. No, Indiany też fajne, chociaż już tak nie budzą tyle, co Harley'e u mnie. Wizard? Is it from USA? Yes? You were like a bike, mm-hmm. and then... The moped. Yeah, and then you're like a moped. Mm-hmm. No, takie komary. And that's a two people, mm-hmm. 47. 47 rok, ale to taka... 48. Hey, that. 48. Mm-hmm. And this is 51, 49, You have a lot of... Only 40 they built it, and 39. Słuchajcie, Cadillac, jeden z czterech na świecie. Yeah. To może Tomka, number 4. Może to Tomka Venę by z ławy zainteresowało, ale tutaj pan niechętnie cokolwiek chce. Cadillac. This is... 21. Niezłe. Siblet. Ale tutaj jakie są światełka. Oh, this is I organized the bike web in Poland. Oh. Mm-hmm. In the August and this is my shop in Poland. Oh. Oh, yeah. I have all car lights on. Yeah. Easy Rider shop. Oh, yeah. Nice to meet you. Hola. Yes.
No, jeszcze może tutaj dam wam gdzieś pineskę w opisie, żebyście sobie mogli zaznaczyć, jeżeli będziecie gdzieś tutaj w okolicy, żeby zaglądać, bo naprawdę bardzo fajne miejsce. Ja już tu sobie pozwoliłem też nakleić swoją naklejkę Easy Ridera. O! O, it's look good. Słuchajcie, ja już dostałem swojego. Tutaj się robi kolejny. Jesteśmy w lokalnym tutaj kebabowni. Wyjechaliśmy już tam z tego muzeum. Mega, mega fajnie. Cieszę się, że trafiłem w takie miejsce. O. Dobra. Rewelacja, o. Powiem wam, że miałem ochotę na takiego kebaba, dawno nie jadłem. Rewelacja, powiem wam. O, tutaj fury amerykańskie leżą. W następnym odcinku będzie właśnie zlot takich starych aut i tutaj festiwal vintage z fajnymi kapelami. Jesteśmy w Antwerpii tutaj, w Belgii. Tak stwierdziłem, że nie będę tutaj za dużo nagrywał, ale jak coś widzę ciekawego, zobaczcie, tutaj są rowery wypożyczalne, znaczy miejskie rowery. I zobaczcie na to. Nie ma tutaj, no, nie ma łańcucha, tylko jest wał kardana. Taki malutki, ale śmieszna sprawa. Są też na łańcuch niektóre, normalne. Ale na ten wał to pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Znowu mnie coś zaskoczyło. Jest tych rowerów tu bardzo dużo. A tu jest taki wielki, potężny dworzec ślepy w Antwerpii. Coś jak nasz Świebocki we Wrocławiu, tylko 20 razy większy. O, tutaj można wyjeździć swoje darmowe smoothie na rowerze. Potem. O. Three cups, okej, okay, aha. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra. Dajesz? No nie, no muszę założyć mi tutaj tego, nie? Aha. O matko. Zaraz będzie widzieć, to jest shake. To nie widziałam, że to coś takiego. Okej. Okay. Z tej strony. Okej. Jest. Okej. O. Brawo. Czekaj, czekaj, zobaczymy, tylko jest dobre. Czekaj, by to. Co to jest? Trzymajcie. Soczek. Dobra, już. Terdra w Antwerpii, centrum, stare miasto. No, robi wrażenie ta katedra. O, czaszunia. Witam serdecznie, już jestem w stodole. Dzisiaj walczymy tutaj z Maćkiem, z różnymi rzeczami. No i powiem wam, że coś fajnego, to miejsce, ten Harley z tymi polskimi numerami. Nie wiem, może ktoś z was to rozszyfruje. O, ja tutaj sprzedałem książki Palmera dzisiaj. Lecą do Ameryki.
Mam takie podwójne. No ale to nie temat. Słuchajcie, no może ktoś z was rozpozna takie numery, bo pole numerowe jest jakby właśnie na 2T, więc wygląda na oryginalne wszystko. No nie wiem. Pierwszy raz się coś z czymś takim spotkałem. Tam dużo ciekawych tych historii. O, trzymaj Maćku, to leci do Stanów, dobra. O, tu mam silnik Willersa. Nie, bo ja to muszę TNT zrobić. No, bo to do Stanów leci inną firmą. O, słuchajcie, jestem. Chwila była przerwy. Ale ja tutaj wczoraj też myślałem, że dodam ten film, ale tyle roboty z webą. Różne jakieś zamawiam, gadżety, nie gadżety. Sprzęt, także cały czas tutaj jest z tym młyn. Więc jakby to, no niestety YouTube to jest zabawa, więc to musi pójść na część jakby dalszą. Są już blachy, są naszywki, za chwilę, właśnie dzisiaj zamówiłem smycze będą bezpłatne do biletów kupionych w przedsprzedaży i to myślę, że i kierowca i pasażer dostanie smycz, tylko trzeba mieć kupić sobie wcześniej bilet. Teraz do końca mamy czerwca, jeszcze są tańsze bilety, więc zapraszam na stronę motozloty.com, jak się nie wybieracie, a jak jeszcze nie byliście, no to zapraszam sobie poczytać, co tam się dzieje, pooglądać filmiki, jak ta łeba wygląda, bo jest naprawdę super impreza. Co tam jeszcze? No kończą się ręczniki. Właśnie w czwartek puściłem ten odcinek z ręcznikami i cała partia zeszła, więc domówiłem jeszcze teraz setkę. Zamówiłem też ręczniki Makipy. 30 ręczników Makipy będzie. Może zrobię już zaraz przed sprzedaż, żeby było już, nie wiem, wcześniej. Żeby można było sobie zamówić. To jest to. Myślę, że to fajny będzie gadżet. Koszulki mają być w przyszłym tygodniu. Czekam na te koszulki, co tam jeszcze, torby, no jakieś cała masa różnych rzeczy, opaski zlotowe, też takie zaciskane będą tak jak co roku. Czekam też na złote blachy, dzisiaj mam mieć złote blachy, czekam tylko jeszcze na certyfikaty, jak będą certyfikaty, to ruszy sprzedaż złotych blach. Wiem, że tam jest dużo już zamówionych, z 10 jest różnych numerów, różnych tych jest zamówionych, więc jeszcze będzie 30 tych złotych blach wolnych. Ja też je dam do sklepu, żeby można sobie wcześniej to zamówić. Wysyłka jest bezpłatna, także już macie sobie, nie trzeba się śpieszyć, nie trzeba się bić na bramie, bo jak wszyscy przyjeżdżacie na raz, a w tym roku brama będzie w czwartek dopiero otwarta, nie będzie, że od poniedziałku, że się rejestrujecie i to się rozkłada, tylko dopiero w czwartek, więc mogą być na pewno kolejki, trzeba się na to przygotować, więc wcześniej sobie kupić. I to będzie fajna opcja. Ja na tą chwilę kończę. A, bo wczoraj też znalazłem chyba firmę, która mi zrobi sokoła. Muszę tylko go dokompletować, bo ja mówię, nie dam rady po prostu sam to zrobić. A widziałem, że chłopaki robią rewelacyjnie. Tutaj Rysiu Brodziak mi dał na nich namiar koło Częstochowy i robią kompleksowo. Także najpierw sobie ten silnik rozłożę. No zobaczę co i jak, później im zawiozę. Tylko no, muszę jeszcze siedzenie, bagażnik i siedzenie pasażera doskać. No i lampę, także kilka rzeczy mi brakuje. Ten silnik Willersa wam pokazywałem, bo jest do kupienia. To jest po remoncie silnik do SHL-ki 9.8. 8,5 tysiąca ja za niego chyba dałem i za tyle go chcę sprzedać. Mam też gaźnik do tego kompletny, tam za 2700. I mam ramę z różnymi tam pierdółkami. Tu jest ta rama, plus do tego są jeszcze jakieś rzeczy. Za tą ramę myślę, nie wiem, około 3000. Nie wiem, gdzieś tutaj jeszcze były jakieś rzeczy. O, jeszcze jest chyba podstawka centralna. Coś tam jest. To już jest chyba do Sokoła. No ale to myślę, że jakiś taki komplet, jak ktoś chce SHL-kę. No ja mam za dużo projektów, a teraz potrzebuję z tym Sokołem. Już jakby nie mogę kolejnych pieniędzy inwestować w te moje złomy. Więc muszę coś tam sprzedać. Więc jakby ktoś to miał na to ochotę, to zapraszam do tego. Na silnik będzie umowa kupna sprzedaży, więc później też z rejestracją na żółte blachy nie będzie problemu. Dobra, słuchajcie, jestem zmęczony, dzisiaj przywiozłem taki plafon Harley'a i napis Harley Davidson, więc to będzie niedługo na stodole. Jest to gdzieś tutaj, ale tak żeśmy się zmachali z tym, z Maćkiem, że masakra po prostu. Wyciągnęłeś Maciek ten, czy nie?
Aha, nie wyciągnął. Tutaj mamy, o, jest napis Harley Davidson i to pójdzie, myślę, że tu na górę. Nie, a tamto sobie wyciągniemy za chwilę, ale tu pokażę już. To ta reklama świecąca jest do sprzedania, więc jakby ktoś chciał ochotę, to mogę to sprzedać. Gdzieś myślę, że około tysiaka by to musiało kosztować. A jak nie, to gdzieś może to w środku powieszę, zobaczę, bo tu będzie duża reklama inna Harley'a. Jakoś to sobie przemebluję. Dobra, słuchajcie, kończę na ten moment. Kończę na ten moment. Mam tam jeszcze jakieś trochę różnych informacji, ale to będę wam mówił pewnie na następnych odcinkach, bo już teraz jestem wykończony, a chcę, żeby w końcu ten film wyleciał w eter. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem. Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na dwóch scenach. Nocna parada motocykli, dwie dzienne, pokazy, masa konkursów, atrakcji, wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie, piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów Łeba. Na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!